tego święta niepodległości oraz stulecia rocznicy odzyskania niepodległości pragnę opowiedzieć Państwu w skrócie o losach mojej rodziny w dziele walki o odzyskanie wolności i niepodległości Polski. Mówimy ojczyzna, lecz dla każdego to słowo ma odmienne znaczenie. Dla jednych ojczyzna to dom, rodzina, dzieci, wnuki. Dla mnie ojczyzna to stare fotografie rodzinne, to opowieści o dziejach pradziadów w szarą wieczorną godzinę, to rosochate wierzby przy drobnym, białym mgły wieczorne nad szeroko rozlaną rzeką, muzyka Chopina. Jestem prawnuczką Władysława pseudo Laszlo Erbana, powstańca styczniowego i żołnierza pułkownika Dionizego Czachowskiego. Moja prababka widoczna na zdjęciu, Ewa, pochodząca ze zubożałej arystokracji austriackiej, bo jej ojciec miał tytuł barona, była ciotką panny Olgi Tretter, która wyszedłszy za mąż, została matką generała Józefa Hallera. Jako ciekawostkę podam, że w błękitnym legionie generała Hallera we Francji służył dziadek pani Angeli Merkel, aktualnej kanclerz Niemiec, i będąc Polakiem, walczył przeciwko Niemcom. A teraz opowiem Państwu o moim ojcu. Mój ojciec, Józef Adalbert Erban, odziedziczył po generale Hallerze imię na życzenie prababki Ewy. Ojciec, mając 17 lat, wbrew woli rodziców, wstąpił do wojska i brał udział w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Miał wówczas szczęście otrzymać pochwałę z ust samego marszałka Piłsudskiego, który usłyszawszy, że ojciec jest wnukiem powstańca styczniowego, powiedział: dobra krew. Za ochotniczy udział w wojnie ojciec otrzymał wówczas medal za lata 1918-1921 z napisem ojczyzna swojemu obrońcy. A potem już w latach 90. otrzymał następny medal, krzyż za lata walki w roku 20 i 21 oraz podziękowanie od pana premiera Buzka. Ciotecznym bratem ojca był zmarły w 1978 roku w Londynie generał Franciszek Włodzimierz Deber. 6 lat starszy od mego ojca był dla niego wzorem. Obaj bardzo się kochali i to on zaraził ojca miłością do wojska. Wujek Gniuziek, no bo tak go nazywano w rodzinie, działał w skautingu jako młody chłopiec razem ze swoim przyjacielem Leopoldem Kulą, zakładając drużynę lisów. Taką skautowską rodzinę lisów. Potem wstąpili obaj do nielegalnego stowarzyszenia strzelców w roku 1912 i przybrali pseudonimy. Wuj miał pseudo Heczka, a Leopold Kula przybrał sobie pseudonim Lis. Kiedy Piłsudski zaczął tworzyć w Krakowie swoje oddziały strzelców, obaj chłopcy zgłosili się do niego. Zostali wcieleni do 4. Baonu Legionów Polskich. Obaj przeszli szlak bojowy strzelców, potem przemianowanych na Legiony. Za zasługi w walce bardzo szybko awansowali. I tak wuj Niusiek, mając lat 20, był już kapitanem,
Liskula w wieku lat 22 był pułkownikiem i ulubionym, ukochanym żołnierzem Piłsudskiego. Kiedy tragicznie poległ w walce z Ukraińcami, zdobywając miasto dla Polski, 7 marca 1919 roku, na wieńcu Piłsudski kazał napisać memu dzielnemu chłopcu Józef Piłsudski. Pogrzeb w Warszawie Lisa Kuli stał się manifestacją patriotyczną, a biografię Lisa Kuli napisał jego serdeczny przyjaciel z młodych lat, mój wuj Niusiek. Lis Kula leży w Rzeszowie na cmentarzu Pomidle. I bardzo często, nawet w czasach okupacji, chodziliśmy tam z ojcem, z mamą, z dziadkami składać kwiatki na grobie w rocznicę jego śmierci. Teraz moje wspomnienia należą się rodzinie ze strony mamy. Pradziad matki również brał udział w powstaniu styczniowym, wystawiając za własne pieniądze cały oddział powstańczy, czyli partię powstańczą. Gdy poległ, władze carskie skonfiskowały jego wielki majątek. Niestety, tak się zwykle kończyły nasze powstania. Klęską i konfiskatą majątku. Ojciec mojej matki, dziadek Michał, miał korzenie bawarskie. Ale to nie przeszkadzało mu działać w polskiej patriotycznej organizacji Sokół. Dziadek był gimnastykiem i jeździł na pokazy gimnastyczne za granicę, to znaczy do Łodzi i do Krakowa. W Galicji mieli tajne ćwiczenia strzeleckie. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, dziadek Michał walczył jako oficer rezerwy we Francji. Za odwagę został odznaczony żelaznym krzyżem. Po powrocie z wojny nadal działał w tajnych organizacjach mających na celu wybuch powstania w Wielkopolsce. 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybuchło powstanie. Dziadek walczył wraz ze swoim bratem Marcinem. Po zwycięstwie i wypędzeniu Niemców, dziadek z drugim kolegą zrzucił niemieckiego orła z wieży ratusza poznańskiego. No, to już był popis gimnastyczny, bo niełatwo było wejść na taką wysokość. Trzeba nie mieć było w ogóle zawrotu głowy. Dziadek studiował architekturę, ale po powstaniu zaproponowano mu pracę jako oficera policji. Proszę Państwa, ja wychowałam się, jak tutaj możecie Państwo stwierdzić, w rodzinie patriotycznej. No i sama byłam gorącą i jestem gorącą patriotką. Kiedy w roku 1980 zaczęły się robić przemiany, zaczął działać Lech Wałęsa, zaczęła się tworzyć Solidarność, wspaniała Solidarność, ruch, do którego należało prawie 10 milionów ludzi. Ja również wstąpiłam do Solidarności i miałam jedną z pierwszych plakietek Solidarności, którą nosiłam nawet w stanie wojennym. A za to można było iść do pudła na jakiś czas. No i po kilku latach studiów, bo w ten czas nie było jeszcze komputerów, to znaczy komputery były, ale ja ich nie miałam. Nie miałam laptopa, nie miałam komputera, nie miałam kieszonkowego telefonu komórkowego. W każdym razie wszystkie wiadomości, jakie chciałam zdobyć do mojej powieści, a miała to być duża powieść o dziejach rodziny pradziadków mojej mamy, miała rzecz się toczyć w okresie powstania styczniowego i do tego trzeba było zebrać wiadomości. Te wiadomości zbierałam w ciężkim trudzie, także książka była pisana ponad 10 lat.
wygrałam konkurs Związku Literatów Polskich w Szczecinie i pani prezes, pani Róża Czerniawska-Karcz zainteresowała się moją książką i postanowili ją wydać, a ponieważ ja nie miałam na tyle pieniędzy, żeby zapłacić wydawnictwu, więc zrobili składkowe wydawnictwo na podstawie składek. Składali się wszyscy, składali się i marynarze, składali się pisarze ze Związku Literatów, składali się nawet księża. W każdym razie w 2015 roku książka się ukazała. Jest to trzytomowa powieść Kochankowie Burzy. Ponieważ w tej chwili jest szansa na wydanie ponowne tej książki, mam nadzieję, że pokaże się w księgarniach całej Polski i to w bardzo dużym nakładzie, wydana przez bardzo renomowane wydawnictwo warszawskie. No i jeśli chodzi o moje prace literackie, prowadzenie bloga i tak dalej, zostałam uhonorowana przez pana prezydenta Romana w 2015 roku statuetką i dyplomem z podziękowaniem za promocję miasta Bolesławca.